Jak zrobić szybki piórnik na szydełku? Na początek nawlekamy koraliki na naszą włóczkę. Następnie musimy odmierzyć długość, w jakiej chcemy mieć nasz piórnik i zrobić ciut dłuższy pierwszy łańcuszek. Jak mamy już nasz łańcuszek, to później lecimy półsłupkami i musimy zrobić tak długi projekt, żeby później, w momencie kiedy go zegniemy, żeby otrzymać wielkość naszej kosmetyczki piórnika. Jeśli chcemy dodać koralik, musimy przyciągnąć go sobie tutaj blisko naszego splotu i wykonujemy półsłupek jak zwykle. Upewniamy się, że koralik został nam po jednej stronie pracy. Przekładamy i mamy koralik. Kolejny etap to półsłupki dookoła naszej pracy. Ja zdecydowałam się na włóczkę w innym kolorze. Łączymy teraz nasze boki. Jeśli chcecie zobaczyć pełny tutorial krok po kroku, jak wykonać taki piórnik, wpadajcie na kanał, a tam jest pełny odcinek.